Cześć! Z góry mówię, że ten makijaż prawdopodobnie pojawi się na kanale i to jest makijaż, w którym ja testowałam błyszczyk do powiek. Na razie więcej Wam na ten temat nie powiem, ale prawdziwy błyszczyk do powiek, a nie, że błyszczyk do ust nałożony na powieki. I zaczęło się cudownie, a po chwili po prostu, właściwie po godzinie, zaczął mi się tak rozjeżdżać, że było mi bardzo trudno go okiełznać. Szczególnie właśnie w okolicy pod brwiami na końcu, bo on się mi odbił i tak dalej. Zresztą to będzie prawdopodobnie w tutorialu wszystko nagrane. Fakt jest taki, że makijaż z założenia miał być bardzo taki rockowy i czarny i brudny. I taki mi wyszedł, ale on wyjdzie siłą rzeczy przy tym produkcie, więc... cóż. To jest tylko makijaż, jest 22. Zaraz pójdę się umyć, zaraz tego nie będzie, będę wyglądać z powrotem jak człowiek, to tak. A propos, gdyby ktoś chciał mnie tutaj w komentarzach podsumować, czy coś w tym stylu. Dobrze, a teraz przechodzimy do ulubieńców. Oczywiście standardowo koty zaczęły skakać. Podkład, nie wiem czy był już test, czy dopiero będzie, Shiseido Synchro Skin Lasting Liquid Foundation. Poleciłyście mi go, jest genialny, absolutnie genialny, przepiękny efekt daje, bardzo lekki, bardzo mocno kryjący, długo utrzymujący się, wręcz nawilżający. Oba koty właśnie wleciały. Polecam go Wam, bo jest wart swojej ceny, tak jak mówię, test albo będzie, więc się same przekonacie, albo już był, a jeżeli już był, to macie na dole link w opisie. Dalej, jak już jesteśmy przy produktach do twarzy, to baza L'Oreal Skin Perfection. Skoncentrowane serum udoskonalające, czyli to nie jest do końca baza, ale jest to produkt, który ja nakładam pod makijaż. Bardzo go lubię, jest nawilżająca, śmierdzi co prawda alkoholem, więc nie wnikam kompletnie w skład, natomiast jest to lekki produkt, ładnie utrzymuje makijaż, tak jak już powiedziałam, ładnie się na nim wszystkie produkty rozprowadzają i myślę, że jest to fajna propozycja dla osób ze skórą mieszaną i tłustą, które chcą zachować jakby tę kolejność makijażu i nałożyć po prostu jako bazę coś. Chcą nałożyć jako bazę pod makijaż coś, co wydłuży trwałość makijażu, a jednocześnie nie będzie obciążać skóry i nie będzie jakieś takie silikonowe ciężkie, bo to jest po prostu taki, no jak widzicie, płyn w środku. To jest w takim kolorze, ale na skórze tego kompletnie nie widać. To jest coś takiego jak ta baza z marka Jacobs. Dwa produkty do pielęgnacji. Tony Moly Pandas Dream So Cool Eye Stick. Uwielbiam stosować rano po przebudzeniu. Jest to sztyft chłodzący pod oczy, ale uwaga, nie można go nałożyć za dużo, szczególnie jeżeli macie zamiar nałożyć makijaż, ponieważ on, mimo tego, że się wchłania bardzo szybko, to zbierze się po prostu, zrobi się taka gumka tutaj w miejscach pod oczami, a tego nie lubimy, bo korektor się na tym bardzo odznacza. Natomiast nałożony w małej ilości błyskawicznie wchłania się niemal do suchej skóry, więc polecam, daje fajne uczucie chłodzenia, szczerze mówiąc szkoda, że tak krótko, bo jak dla mnie mógłby chłodzić dłużej. I drugi produkt z tej samej firmy to jest Sleeping Pack Pandas Dream White Sleeping Pack. Chyba tak. Biorę zaraz ze sobą do sypialni i do łazienki, żeby ją na noc nałożyć. Cudowny, nawilżający, rozświetlający produkt, wygładzający skórę, zdecydowanie lepszy niż maseczka ta niebieska nawilżająca z Glam Glow, więc bardzo Wam serdecznie tą pandę polecam. Na następny dzień buzia jest jak nowa, jest po prostu, pory są zwężone, wygładzone, cała jest jakaś taka odżywiona i wypoczęta, a jednocześnie nie jest przeładowana nawilżeniem. Bardzo drogi produkt do oczu Wam teraz pokażę, czyli Giorgio Armani Eyes to Kill w kolorze 9. Kupiłam na minus 20 i boli to strasznie. Kolor wygląda w słoiczku tak, na palcu tak, ale to po prostu, to nawet, to trzeba na żywo zobaczyć, to jest po prostu płynny metal. Naprawdę, to jest jeden z bardzo niewielu takich hardkorowo drogich produktów, które naprawdę bardzo, bardzo warto kupić. Normalnie aż się wzruszyłam. Teraz pokażę Wam szmineczkę z Essence Color 50 Creamy Nude. On to jest kolor bardzo podobny do tego, co ja mam na ustach. Fajny, nawilżający. Znalazłam ją, przeprosiłam w szafie. Znalazłam ją i przeprosiłam ją. Jak widzicie, bardzo ją lubię, czy raczej lubiłam. Ładny taki nude mauve kolor, trochę takiego przybrudzonego brązu, bardzo fajnie optycznie wygląda na ustach, bardzo je powiększa. Dalej rozświetlacz, pupa, highlighter brąz, chyba limitowana seria, to jest kolor 002, bo jest jeszcze bardziej różowy.
wygląda, tak? Słuchajcie, pierwszy moment, jak przyszedł, to sobie pomyślałam, o nie, ale będzie beznadziejny. A potem, jak tu taka pierwsza warstwa się rozbujała, to się okazało, że to jest bardzo przyjemna rzecz i tutaj mamy go na samym dole. Podobny jest zresztą do tego produktu z Armaniego, ale no błyskiem to do niego nie dorasta na pewno, ani do pięt. Słuchajcie, ja mam w ogóle już teraz tak spuchniętą buzię z wiadomych powodów i widzę moje podkówki pod oczami, to no jest mi samej siebie żal. No ale cóż, takie życie, jeszcze troszeczkę. Volare Kashmir Silky Touch Foundation. Uwielbiam, był test produktów Volare, jak nie zapomnę, to zostawię na dole link. Prześwietny, nawilżający, długotrwały, dobrze kryjący i za grosiki. I ma piękny kolor. To jest sand piaskowy. A drugi produkt, który właściwie odkryłam w swojej szafie i lubię nakładać razem z olejką ze Smashboxa, to jest Golden Rose Stick Foundation, chyba się nazywa, bo mi się tutaj starło, tak, Stick Foundation. Ja mam kolor numer 2, czyli po prostu podkład w sztyfcie. Ciekawi mnie, czy dojdzie do nas, do naszych Sephora w końcu ten podkład z Make Up For Ever w sztyfcie. Szczerze mówiąc, trochę wątpię, bo to za długo już trwa. To już trochę za długo trwa, więc wątpię, że przyjdzie. Jest alternatywa, on, nie wiem, nie mam kartonika ani nic, wydaje mi się, że on jest na woskowej bazie, bo on właśnie tak pachnie trochę jakimś woskiem, gumą czy czymś. Mam go w tej chwili na twarzy i bardzo go lubię, można różny stopień krycia uzyskać, wrzucić do torebki, poprawić w ciągu dnia, więc naprawdę fajne. Do brwi bardzo polubiłam się z Perfecting and Shaping Gel Eyebrow Filler z Catrice, kolor 010. I to jest po prostu taki wypełniający lekko brwi żel z odrobiną jakichś tam włosków, ale niespecjalnie przesklejających się, na pewno nie tak bardzo jak w Beneficie czy w czymś, ale jest ogólnie ok. Jeżeli lubicie różnego rodzaju właśnie takie produkty do uzupełnienia brwi, samolot za samolotem lata. Jeżeli lubicie produkty różne wypełniające do brwi, to koniecznie go spróbujcie. I ostatnie dwie rzeczy. To puder Lovely mineralny, lubię go nakładać pod oczy w celu rozświetlenia, jest bardzo dobrze napigmentowany, jest dość mocno matujący, jest dość taki sypki, nie sypki, tylko jak się go nakłada, to on się pyli, natomiast uważajcie, dlatego że one nie są produkowane w Polsce i mają trochę inne, jak to się mówi, inne wymagania są stawiane chyba tym produktom, tak mi się wydaje. I wiem, że wiele z Was na te nowe produkty Vibo ma alergię. Po prostu, ja do tej pory używałam jeszcze parę razy tej palety, której test był i mi niestety pieką po niej oczy. No niestety, tak jak po niczym, tak po tej akurat, co, że żałuję, bo jest naprawdę fajna. Tak, i ostatnia rzecz to jest Avon Color Trend Gel Eyeliner Bikini Black. Spokojnie, zamiennikiem tego jest po prostu Super Shock żelowy z Avonu. Świetna kredka do oczu, genialna po prostu, żelowa, zastygająca, wystarczy jedno pociągnięcie, żeby uzyskać efekt eyelinera w płynie. Zastyga, tak jak mówię, ale można ją pięknie rozetrzeć, świetna baza. Nie zbiera się, po prostu jest genialna. To są chyba najlepsze żelowe kredki, które są dostępne na rynku. Okej, dziewczyny, mam nadzieję, że ulubieńcy tacy skumulowani i na szybko Wam się spodobali. Ja muszę kończyć, chcąc, nie chcąc, bo jest późno, mam otwarte okno, pozapalane lampy i atakują mnie różne zwierzaki. Także to wszystko na dzisiaj, do następnego razu, buziaki.